Festyn służb mundurowych i ratowniczych odbędzie się pod patronatem prezydenta miasta Świdnicy i jest to już druga tego typu impreza. Będzie przybliżał specyfikę służby naszych formacji, zapoznawał społeczeństwo powiatu świdnickiego z naszym sprzętem, z naszymi technikami służby. Festyn jest połączony z akcją honorowego krwiodawstwa. Przyjedzie ambulans z PCK Wałbrzych, zbieramy krew dla chorych dzieci. Festyn zaplanowany jest na 15 czerwca z mnóstwem atrakcji. Turniej strażacki, pokaz najnowszego wozu, ciężkiego wozu strażackiego, pokaz technik zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji Świdnickiej. Turnieje związane z pracą Straży Miejskiej. Pogotowie ratunkowe będzie przedstawiało techniki pierwszej pomocy medycznej, czyli zewnętrzny masaż serca, sztuczne oddychanie. Zostaną również przygotowane liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, a także wspólne grillowanie. Każdy zainteresowany imprezą może przyjść i wziąć udział w zabawie. Zapraszamy 15 czerwca na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Od godziny 9 turniej piłki nożnej, a o godzinie 14 rozpoczęcie festynu.